Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Mamy wrzesień, kilka pierwszych dni już za mną. Na początku chciałabym Wam powiedzieć, że miesiąc wrzesień będzie dla mnie naprawdę takim bardzo trudnym miesiącem, głównie pod takim względem psychicznym. Niby coś tam wyszywałam, ale nie jakoś bardzo dużo. Tyle łez, ile ja wypłakałam nad tym kolosem. To po prostu jeszcze kilka dni i chyba się odwodnię. Haft jest taką dziedziną, gdzie po prostu się siedzi i się myśli. Myślę, że w tym momencie akurat powinnam myśleć jak najmniej, więc z tym haftem mi tak trochę nie po drodze. Jakoś ciężko mi tutaj się zebrać w ogóle i cokolwiek powyszywać. Normalnie bardzo łatwo jest robić dobrą minę do złej gry w internecie, ale kiedy tutaj już wchodzi w grę pokazywanie postępów, pokazywanie tego, co się robi, no to jest ciężej, bo ja nie mam zamiaru się zmuszać do robienia rzeczy, których po prostu nie chcę robić. Nie mam ochoty w ogóle na rzeczy, które do tej pory sprawiały mi najwięcej przyjemności, więc w tym momencie liczę od Was tylko na trochę wyrozumiałości. Nie będę tutaj mówić za bardzo o sprawach takich prywatnych, ale kto jest ze mną na Instagramie, to już na pewno wie, o co chodzi. Ja tam pokrótce coś tam wspomniałam. W każdym razie zaczęłam sobie wyszywać wilka. Moja Nadia już tutaj marudzi, więc szybciutko Wam tylko powiem. Zaczęłam wyszywać wilka, tutaj już widać oko, tutaj będzie drugie oko. Będę sobie teraz przesuwała tamborek. No i co? No i jeżeli w tym filmiku pokażę Wam niewielkie postępy, to mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie, bo to naprawdę nie jest najlepszy czas w moim życiu, a też nie chciałabym Was zostawiać tak totalnie bez filmów, więc nagram coś, choćby to miało trwać nawet 5 minut, więc najwyżej zostanie się z 5-minutowym filmikiem. Jakiś czas temu zajrzałam sobie do sklepu i przez przypadek natrafiłam właśnie na spinacze biurowe i pomyślałam, że skoro przypadkiem mi się trafiły i jeszcze takie złote, no to sobie kupię. I zaczęłam sobie tutaj powoli te gumeczki zamieniać na spinacze w taki sposób. Ale nie wszystkie są jeszcze zamienione. Nie wiem, czy tutaj, o, tu na przykład jest zamieniony, tutaj już nie. No, w każdym bądź razie, o, na przykład ten jest zamieniony. Kilka już jest zamienionych, ale nie za bardzo chce mi się to robić jakoś tak specjalnie, żeby wyciągać i zamieniać. Więc tak, jak mi się jakoś tam gdzieś tam umyśli, tak jak tu na przykład jest zamieniony. Jak sobie wybieram jakąś niteczkę z danego pakieciku, to jak mi się chce, to po prostu sobie tą gumeczkę albo zsuwam na dół, albo sobie ją zdejmuję i zakładam właśnie taki spinacz. Zobaczymy, czy z tym spinaczem będzie lepiej. Dostałam jeszcze komentarz, żeby zakładać sobie i spinacze, i gumki, i wtedy tą nitkę najpierw o spinacz, a potem o gumkę. I to też jest, myślę, fajny sposób. No, ale więcej trzeba zakładać i trzeba poświęcić więcej czasu na nakładanie tego. Jak wiadomo, w tym czasie można by już zrobić ze dwa półkrzyżyki. Więc dla nas hafciarek nawet takie sekundy, które dla normalnego człowieka są niczym tak naprawdę, włożenie, wyjęcie, no dla nas no to już jest dużo cennego czasu, więc nad tym jeszcze pomyślę, ale właśnie postanowiłam zmienić to na spinacze, bo być może to akurat będzie lepsza opcja. Kilka lat temu, będąc jeszcze w liceum, odkryłam aplikację, jaką jest AliExpress. Po prostu tam przypadłam. Jak zobaczyłam, że w rok wydałam ponad 900 zł w tej aplikacji na rzeczy, które w zasadzie nawet nie wiem, co ja tam kupiłam, to troszeczkę się przeraziłam, więc stwierdziłam, że nie, 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 ja sobie robię bana i ja odinstalowywuję AliExpress. Przez jakiś czas jeszcze coś tam zamawiałam, ale w końcu ostatnio mówię, o, zainstaluję, bo może coś mi się trafi. Chciałam kupić sobie nożyczki. No i zainstalowałam, akurat mi się trafiło, że dostałam jakieś kupony rabatowe. No i te trzy rzeczy kupiłam sobie za bodajże 25 zł, niecałe chyba nawet, już nie pamiętam dokładnie. Czyli bardzo tanio, bo
w Polsce czy na Allegro jedne nożyczki potrafią tyle kosztować, a ja tyle zapłaciłam za trzy rzeczy, Nadia, oddaj. I bardzo się cieszyłam, że mi się udało kupić to wszystko tak tanio. I teraz Wam opowiadam, co i jak. Kupiłam sobie magnes, on mi się spodobał. Ja to kupiłam dla mojego męża, bo mój mąż postanowił wrócić do krzyżyków. I on tam wyszywa takie słoneczniki z liśćmi, więc stwierdziłam, że kupię mu adekwatny taki, jak się to nazywa, magnes właśnie z liściem. No i co? No i jakie było moje zdziwienie, kiedy nie przyszła do mnie ta zatyczka. Oni tam pisali, że to jest do nici, znaczy w sensie, że do igieł i tak dalej, no ale nie dali tej zatyczki. Jest! Ja się tutaj tak napłakałam, że nie mam tej zatyczki. A ona tu jest. Tylko po prostu jest taka maleńka. Trzyma to słabo. W sensie tak, no tak, nawet bym powiedziała. Nie jest to takie rewelacyjne trzymanie nici, jak ja Wam pokazywałam przy na przykład tym magnesie, który mam w kolosie. Ale nie jest najgorszy. Właśnie płakałam nad tym, że nie ma tego, a to okazało się, że jest. Czyli to jest akurat udany zakup. No i kupiłam sobie nożyczki. No i teoretycznie też zakup udany, bo to są moje ulubione nożyczki. Ja bardzo lubię nimi obcinać. One są bardzo ostre, bardzo fajne. Moje już były bardzo zużyte. Tutaj nawet mam pod ręką te jedne nożyczki. Takie, jak weźmiecie nowe nożyczki, no to one są tak. A jak weźmiecie te moje używane nożyczki, no to one wyglądają tak. Więc myślę, że tutaj widać sporą różnicę w zużyciu tych nożyczek. Ale co Wam muszę powiedzieć? Muszę Wam powiedzieć to, że nożyczki, które kupiłam, są w gorszym stanie takim wizualnym niż nożyczki, które ja mam od dawna. Nie wiem, czy uda mi się to jakoś wyostrzyć. Zobaczcie, o teraz pod kątem chyba widać, pod światło, jakie one są tutaj porysowane. To wszystko, co tu widzicie, to są rysy. Jakieś takie dziwne. Tak samo tutaj te wgłębienia i tak dalej, te szczególiki nie są dobrze wykonane. A te nożyczki, które również kupiłam na AliExpress, tylko że od innego sprzedawcy, wiadomo, są porysowane, ale są porysowane albo tak samo, albo mniej nawet niż te nożyczki, które dopiero co kupiłam, a te są używane ze 2 lata dobre. Więc jakby trochę się tutaj mogę przyczepić, że te nożyczki są takie wizualnie, no tak nie bardzo, ale myślę, że jak za te pieniądze, które na nie wydałam, to nie mam co narzekać. Nadia, nie zabieraj mi tego, no dziecko się nożyczkami nie może bawić, co ty to. Nie wymyślaj. Więc teraz mam 4 pary nożyczek, mam jeszcze te takie różowe, więc mój mąż będzie miał swoje osobiste. Dobra, już muszę zabrać te nożyczki. Bardzo się cieszę, że ten magnes jednak ma magnes, bo ja się tak tutaj czepiałam, że nie ma, a tu się okazało, że jednak jest. Czyli już nie będę narzekać, przepraszam.
jak już na pewno pamiętacie z początku filmiku, mój nastrój na początek września nie był zbyt dobry. Potrzebowałam czegoś, co po prostu jakoś odwróci moje myśli od rzeczywistości. Potrzebowałam zrobić coś, czego jeszcze nie robiłam, zająć się czymś innym. I tak też zrobiłam. Przez przypadek znalazłam w internecie zdjęcie sweterka. Bodajże była to Karolina Szydełko. Ja Wam najwyżej podlinkuję link do filmiku, gdzie właśnie pokazuję, jak zrobić taki sweter. Jak go robiłam właśnie z tego tutorialu. Jeżeli chodzi o włóczkę, to ja też sięgnęłam do moich zapasów. Ja mam mnóstwo, jak już Wam tu kiedyś mówiłam, akrylowych włóczek, których teraz bardzo nie lubię i których nie kupuję. Nie lubię ich przez to, że robienie z nich jest niefajne. Natomiast jeżeli chodzi o sam sweter i to już gotowy, finalny produkt z akrylu, to jakby nie mam nic przeciwko, on jest dość ciepły. Natomiast ja już widzę, że po prostu po kilku praniach on się cały zmechaci i nie będzie wyglądał pięknie. No ale cóż, ja to traktuję jako taka moja terapia na ten czas. Zajęłam się właśnie tym, robiłam go 4 dni, w zasadzie 4 bite dni, odrywałam się tylko na czas gotowania i sprzątania, a tak to praktycznie przesiedziałam cały czas nad tym swetrem i już czuję się dużo lepiej, powiem Wam, to jest rękodzieło, to jest najlepsza terapia, to jest po prostu lek na wszystkie smutki życia. Naprawdę, ja jestem tego zdania, że jak Ci jest źle, to po prostu weź sobie, nie wiem, igłę i nitkę albo szydełko i wełnę i od razu Ci będzie lepiej. Więc tak wygląda mój sweter. Ja zrobiłam zupełnie inaczej tutaj rękawy, zupełnie innym ściegiem. Inaczej sobie je zwęziłam. Zwęziłam je dużo mniej na pewno niż Karolina w swoim szydełku. Ja jestem mega zadowolona z tego swetra, wyszedł idealnie, ja tutaj zrobiłam rozmiar M około, tam ta Karolina pokazywała rozmiar M, natomiast ja go skróciłam o łącznie w obwodzie 6 rzędów, zrobiłam mniejszy, a i tak jest na mnie bardzo, bardzo za duży, natomiast no myślę, że jeszcze pod spód mogę coś założyć, więc jakby spokojnie, nie ma tragedii. Jest bardzo wygodny, bardzo fajny, fajnie się układa, jest mega ciepły. To jest naprawdę coś niesamowitego, jaki ten sweter jest ciepły. Ja jestem z niego bardzo zadowolona, pomimo tego, że to jest akryl. Mam w planach zrobić coś, co nie będzie akrylem, bardzo bym chciała, ale z drugiej strony chciałabym się pozbyć też tego, co mam w domu, a w domu mam właśnie duży zapas akrylu, a nie chcę go też wyrzucać czy coś takiego, no bo jednak mi szkoda trochę. Odsprzedać. Chyba zbyt leniwa jestem, żeby to odsprzedać, więc po prostu coś z tego będę robiła. Zrobiłam sweterek. Mój pierwszy w życiu sweter i jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. Tak na sam koniec chciałabym Wam pokazać swoje statystyki z tych kilku pierwszych dni. Dzisiaj mamy 13, jak to nagrywam. No i tak, no nie powyszywałam za dużo, natomiast co tutaj możemy zauważyć? Nie widzicie legendy, ale być może pamiętacie, też ja to tak robię dość, przynajmniej dla mnie, te kolory są bardzo powiązane z moimi projektami, więc być może pamiętacie, jak nie, to będę tłumaczyć. Czerwony to oczywiście ten czerwony sampler. No i jak widzicie, tu wpadło, tu, tutaj odrobinkę, tutaj wpadło. Trochę już tych przybyło, tutaj mamy około 300, 600, około 900 krzyżyków i tutaj jeszcze jakieś parę. Więc na tym samplerze przybyło. Ja Wam go na razie nie pokazuję, a to dlatego, że ja szykuję osobny film dotyczący tego samplera, więc wszystko zobaczycie w tym filmiku, więc to na razie pomijam. Tutaj oczywiście róż, czyli kwiatowa krowa, te różowe kwiatki tam na tej krowie, właśnie to symbolizują ten kolor różowy. I cała reszta tutaj żółtego to jest kolos. Czemu kolos jest żółty? Nie wiem, bo mam chyba na żółto zaznaczone. Nie wiem czemu kolos jest żółty, ale jest żółty. W każdym razie
Nie przybyło tutaj zbyt dużo. Jakieś tam pojedyncze krzyżyki. Naprawdę tutaj jest, no zresztą widać, że ja po prostu nie miałam humoru do robienia krzyżyków. Nie mam zamiaru się do niczego zmuszać. To, że nagrywam na YouTube filmy, to nie znaczy, że muszę wyszywać najwięcej na świecie. To nie znaczy, że muszę po prostu, nie wiem, robić wszystko wbrew swojej woli. Każdy ma lepsze i gorsze momenty. Ja teraz naprawdę miałam taki zły moment swojego życia. Byłam zrozpaczona niesamowicie, więc tych krzyżyków tutaj jest bardzo mało, no i trudno, no i tyle, no i nie wyszywałam, no i koniec, no to może sobie w następnym miesiącu nadrobię, albo pod koniec miesiąca sobie nadrobię, nie wiem, nie robiłam i koniec, i nie mam zamiaru się tutaj bardzo zrozpaczać. Czasami trzeba sobie po prostu odpuścić dla takiego zdrowia psychicznego i czasami lepiej jest nic nie robić, niż robić wbrew sobie. Przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia. Przez bardzo duży, długi okres czasu wymuszałam na sobie robienie różnych rzeczy i wcale to nie było fajne i wcale nie byłam szczęśliwa z tego powodu. Więc teraz, jeżeli nie chce mi się robić, to po prostu tego nie robię i jestem dużo szczęśliwsza z tego powodu. Więc te statystyki są, jakie są. Tutaj Wam mogę chyba jeszcze pokazać, tylko gdzie był ten początek? Chyba jeszcze bardziej tam, tu. Tutaj tak wygląda w ogóle ten mój rok. Zobaczcie, tutaj już odstęp, odstęp, odstęp. Tu jeszcze 12 nic nie wyszywałam. Więc sporo tego jest, ale myślę, że gdybym przez wszystkie następne dni wyszywała, to wyszłoby na równi z innymi miesiącami. Chociaż nie będę wyszywać, bo chyba tutaj się szykuje mozaika diamentowa i będę wyklejała mozaiki. Nie wiem jak długo, zobaczymy jak mi czas pozwoli. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś pogodzić. Sierpień też nie był tutaj za wesoły, ale były też takie piękne dni, jak miesiące, jak styczeń. Tutaj mi w marcu bardzo mało odeszło, w czerwcu, tutaj w lipcu. Lipiec też był bardzo dobry, zresztą lipiec był najlepszym miesiącem. No, więc to chyba tyle z takich statystyk. Nie będę tutaj jakoś zbędnie przedłużać. Ja się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze. Zobaczcie od razu, jak wygląda tutaj ten brzeg, bo on mi się podoba najbardziej. Oczywiście ten zeszyt jest brudny, bo maltretuję go już ponad rok, aczkolwiek bardzo mi się podoba. To po prostu jest mistrzostwo świata. Dobra, nie przedłużam, kończę. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!